Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew. Chciałem powiedzieć jakiś Need for Speed, ale powiedziałem The Crew. Jeszcze nie mogę się przyzwyczaić do tej nazwy, słuchajcie. Siedzę sobie w chyba najmniejszym samochodzie w tej grze. Nie wiem, czy licencja na ten samochód jest aż tak tania, że dodali go po prostu tutaj. W dodatku możemy zrobić sobie ten wóz na wyczyn. Oczywiście to jest samochód, który pojawi się w The Crew za tydzień dla posiadaczy standardowej wersji The Crew, a dla posiadaczy Season Pass lub specjalnej wersji ten samochód i jeszcze dwa inne, które wam zaraz pokażę, pojawiły się właściwie już i od razu jakby w garażach, tak? Nie u dealera samochodowego, więc mamy tutaj ten wóz. Nie chcę kaleczyć tutaj nazwy. To jest po prostu... zjeżdżaj na dół. Abrat, jakoś tak może to się czyta. Abrat 500. Co on tu ma pod maską? 135 koni mechanicznych na hamowni. Oh fuck. Ile on waży? 1000 kg? No coś tu przez... 205 km na godzinę. To jest jakiś, kurde, nie wiem. To ma być w The Crew? Boże. Ej, ale on był też w innych grach wyścigowych. Ja go skądś kojarzę. Nie wiem, czy w Need for Speed Most Wanted się nie pojawił. 2012. I na niego licencja jest chyba po prostu bardzo tania, czy to jest jakaś reklama, albo nie wiem, coś w tym rodzaju. Bo naprawdę pojawia się w tych grach i robi furorę. Ale chyba tylko... Nie wiem, dla kogo robi furorę tak naprawdę. To jest jakaś porażka. Dobra. Viper GTS 2013. Co powiecie na to? Viper mi się właściwie najbardziej podoba. Ogólnie nie lubię Vipera, jeśli chodzi o model. Ten wcześniejszy. Nie lubię tego wcześniejszego modelu ze względu na tył. Nie wiem, wyglądał taki jakiś wciśnie. Nie podoba mi się w ogóle. Ale ten nowszy mi się podoba. Z przodu przypomina troszeczkę światłami, Agera nawet. I możemy go zrobić sobie na wyczyn, co właśnie zrobiłem, ale pokażę wam jeszcze jeden z najgorszych samochodów, jakie w życiu widziałem. To znaczy tak, spójrzcie na... może ja wejdę do jakiegoś miasta, żeby było lepsze oświetlenie, żebyśmy widzieli dobrze Astona. Moi drodzy, to jest Aston Martin Zagato. I co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Przód wygląda oszołamiająco, jest to oczywiście czysty Aston Martin Vantage, tylko że jest jeszcze bardziej taki zaokrąglony. Ale zobaczcie, spójrzcie sobie na dach. Dach mamy tutaj wycięty z Nissana GT-R'a R35. Dosłownie, no. Prawda? A zobaczcie sobie na tył. Czy to czasem nie jest Pontiac Solstick? Ej, moi drodzy, to jest Pontiac Solstick! Naprawdę, to jest jakaś porażka. Ja tak nie lubię tego modelu. No. Masakra, może się przyzwyczaję z czasem. Tu, ja naprawdę lubię markę Astonów Martinów. To, co zrobili Zagato, to jest jakaś masakra, nie mogę na to patrzeć. Aston Martin Vantage, DBS. Oczywiście, ale nie Zagato. No dobra, pokażę wam... wow! Mojego nieźle stuningowanego już Vipera. GTS-a, którym będziemy sobie w tym odcinku jeździć. Pozostałe samochody pokażę wam w następnych odcinkach z The Crew. A dzisiaj pojeździmy sobie właśnie tym nowym Viperem. Nie jest to najlepszy samochód na wyczyn, ale no zbiera się bardzo fajnie. I... tak, to jest muscle car. Oczywiście, to jest muscle car. I co mogę o nim powiedzieć? No, nie zachowuje się do... Nie zachowuje się do końca jak muscle car, z tego względu, że no naprawdę dobrze trzyma się drogi. Próbowałem nim troszeczkę driftować, no bo wiecie, trzeba spróbować to chyba w każdym samochodzie, który ma napęd na tył i dość ciężką dupę. I wiecie co, strasznie łatwo jest obrócić ten wóz, więc na drifty raczej się nie nadaje. A przynajmniej jest nim trudno driftować, może tak. Podejrzewam, że jeśli ktoś tam się uprze, to podriftuje sobie Viperkiem. Być może to też kwestia ustawień i tak dalej. Ale co zaskakuje na plus, to tak jak mówiłem, prowadzenie. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajne.
pod warunkiem, że jedziemy na asfalcie suchym, w sensie nie jedziemy po śniegu, bo gdy wbijam na ośnieżone tereny, to jest masakra. No i mamy ten sam syndrom, co w moim Dodge'u Chargerze, czyli gdy dodaję nitro, zobaczcie, nie zmienia się bieg. No tak, jest, jechałem teraz szóstką, co prawda, ale gdy jadę nawet trójką, to te biegi, widzicie, nie zmieniają się od razu. Więc samochód po prostu mieli kapcia i trzeba dodawać to nitro selektywnie, niestety. Ale poza tym, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie jeździ się tym Viperem. Jestem pozytywnie zaskoczony, że właśnie ten samochód wybrałem sobie do tuningu na wyczyn, że tak powiem. To jest absolutnie fantastyczna sprawa. W ogóle tak, zainstalowałem sobie wszystkie mnożniki na wyczyny i pierwsze co, to pojechałem sobie, bardzo dobrze tu się pojawię, tu się jedzie, muszę ogarnąć chwileczkę. Bardzo dobrze tu się pojawimy, to zrobimy sobie tą misję fabularną. Ustaw znacznik, świetnie, i pojedziemy sobie nią, znaczy tą misję akurat Viperkiem, co mnie cieszy. Tutaj zaczyna się misja, ale mi chodzi o ten teren. Tu jest dużo takich wyskoków, małych mostków. Tylko nie wiem, w którą stronę tu się jechało, wiecie? Chyba tu, a zobaczymy. I właśnie ja sobie wykupiłem perki, znaczy wykupiłem, wyposażyłem perki na premię za wyczyny. I wiecie co? Naprawdę sporo kasy się dostaje za to. Wow! Ja jak... Teraz może wam pokażę, tylko nie wiem, gdzie są te takie mostki, gdzie się wyskakuje. Choroba. Żebym tylko to ogarnął. Wiem, że to gdzieś... To nie wiem, czy to nie tu czasem nawet jest. Tu? O, to tutaj będzie. Little Haiti. Tak, tunel wyczynowy. Tak. To będzie tutaj. Świetnie. Dobrze, że mi tak podpowiadacie, bo bez was to normalnie nie zgadł, gdzie to może być. Fantastycznych mam widzów. A tak na marginesie, bardzo serdecznie witam wszystkich nowych widzów i wszystkich starych widzów. Wbiłem sobie 30 tysięcy. Oooo! 30 tysięcy subskrypcji, co mnie bardzo cieszy. Zobaczcie, jeden taki skok, $773. Naprawdę sporo kasy się za to dostaje. Wow, znowu! Wcześniej nie było tu tyle trafoje, ej! No, kurde. I tak zawsze jest, jak chcesz coś pokazać. Chcesz coś pokazać fajnego w grze, nic się nie udaje. A weź sobie graj sam, wszystko ci wychodzi w ogóle, zajebiście. Ale chcesz coś pokazać normalnym ludziom, to się nie da, normalnie się nie da. I wychodzisz na kubka. Standard. No dobra. Tutaj mamy skok. Nie wiem, czy się uda aż na tyle rozpędzić, żeby skoczyć go. I hop! Oj, chyba się uda. Yeah! Złoto, nawet poprawiłem. Czy będzie jakiś... O, oh, fuck. Niezbyt dobra część. A, trudno. No dobra, jedziemy sobie na tą misję, na tę misję. Będziemy sobie ją wykonywać, moi drodzy. Zobaczymy, co to w ogóle jest. To jest fabularna. Ja ich sobie w ogóle nie... Rower! Tam był stał rower! Hej! Rower tam stał. I jakie grube szprychy miał. Ja pierdzielę. Jakie mało długie sprychy. Lucek Ucysemowicz. Czasami tak jest, taki klimat się łapie, że się nie potrafi słowa wydusić z siebie. Ej. Tu można jakoś sobie skrócić. Jestem tego pewny. Cholera jasna. Dobra, jedziemy naokoło. Tak, i przyspieszenie jest tutaj świetne, jak na muscle-cara. Z tym, że mówię, selektywne używanie nitra może trochę męczyć. I tylko tyle, bo prowadzenie jest tutaj dużo lepsze nawet niż w moim... Cholera jasna, szybka kooperacja. Chyba nie ma nikogo w sesji. Nie mogę teraz tego sprawdzić. Prowadzenie jest tutaj dużo lepsze, a przyspieszenie ciężko mi stwierdzić, czy jest dużo lepsze niż w Dodge'u Chargerku moim pięknym, wspaniałym.
którego oczywiście będę musiał sobie wymaksować, ale Viper powoli staje się lepszy od mojego Dodge'a, z tego względu, że do Vipera mogłem wsadzić od razu pakiet części z poziomu 40. I wiecie co, tak jak sobie nim jadę na skrzyni automatycznej, to nawet fajnie się nim driftowało gdzieś tam w górach. Ale jak już spróbowałem coś na manualu, to tak kiepsko. Ogólnie jest bardzo dobry do opanowania, tak? To z tym nie ma problemu. Jeszcze jedna sprawa. Mam od was dużo zaproszeń do znajomych w The Crew i no, na początku były problemy, wiecie, z tym dodawaniem i tak dalej. Teraz postanowiłem, że jeszcze raz spróbuję was dodać, tych co mi wysłali zaproszenie w The Crew. I zobaczymy, czy gra będzie mi się crashowała. Bo ja podejrzewam, że ona się wcześniej crashowała z tego względu, że wczytywały mi się te wasze wszystkie osiągnięte czasy, jakby tutaj, wiecie, w The Crew. I dlatego z nadmiaru tych informacji mogło się coś tam crashować. I możemy teraz tak sprawdzić po prostu, czy będą jakieś dalej z tym problemy. No jeśli nie będą, to was po prostu wszystkich pododaję i tyle, kto mnie tam doda. Także robimy teraz stres test, jeśli będzie mnie wywalać, znowu was pousuwam i będziemy czekać na lepsze czasy. Ale ogólnie jestem trochę taki teraz chytry, bo tutaj jest opcja wysyłania na wyzwania swoich znajomych, dzięki czemu można zarabiać praktycznie bez grania w grę dużo kasy. Więc ja was pododaję i będziecie robić za mnie misję. Hej! No, genialny pomysł. Ej. Znaczy to nie tak. Nie chcę was wykorzystywać. Jesteście za młodzi na to, po pierwsze. A poza tym wolę dziewczyny. Wiem, że dziewczyny może też mnie oglądają, ale ich też nie chcę wykorzystywać. Naprawdę. Tu chodzi tylko o miłą zabawę. Zresztą, jak mnie pododajecie do znajomych, to ja też będę robił misje frakcyjne. Jeśli ktoś wyśle znajomych na jakąś tam misję, to ja ją wykonam. Także to wiecie, działa. O, i możecie mi pisać komentarze. Ej, Lucek, pojedź tą misję, bo ja nie mogę teraz grać, bo jestem w szkole. A ty masz teraz urlop, to możesz pojechać sobie tę misję i dać mi dużo kasy. A ja na to, nie ma spraw, ziomek. Jadę misję. Także wzajemnie będziemy się po prostu... Wzajemnie będziemy sobie pomagać! Uu, prawie się rozbił. Keep going! Zobaczcie! Wchodzę w cyberprzestrzeń. Ale powiem wam, że ten Viper wcale nie ma jakiejś wysokiej prędkości maksymalnej. Zresztą nawet tego nie zmierzyliśmy. Nie wiem dlaczego tak wyszło. Po prostu. Ciekawe. Ej! Oddawaj mojego Jeepa Grand Cherokee, man! O, taki cwaniak? O! 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 Co to za kozak? Ej, no nie, ja nie jestem w stanie nawet poznać, co to za samochód ten studio, o Boże. Co to jest? Ale wygląda za... Ej, czy to czasem nie jest Camaro? Rowery! Cholera, przejechałem! Ale tu jest strasznie dużo rowerów. Ja nie wiem, czy w większości gier wyścigowych jest tak dużo rowerów. Ej! Jeśli to jest chyba Camaro, moi drodzy. Ja będę musiał sobie kupić Camaro i zrobić je sobie na rajd. No bo po prostu ten model zrobiony na rajd wygląda fenomenalnie. Muszę go mieć. Bo! O, sorry. Fall start. No i co teraz robisz, man? Ojej. Oberwał trochę? No nie wiem, leciutko. Ej, to jest ta misja, która była pokazywana na zwiastunach, zdaje się. Gonimy dziada. Tak jest, pokażmy mu, kto tu rządzi. Pojedzie tu, no to ja jadę tu, zobaczcie. Oh yeah. Chodź tu, dziadu! Woho, ale podriftowałem. No nie, jak on to robi? Ej, potrzebuję waszego wsparcia. Gdzie jest moja ekipa z YouTube'a? Przydałoby się małe wsparcie z tym kolesiem. Bo! Oberwał. O, trzeba, okej. Chodź tu. Bo! O! Ciężko trochę trafić, powiem wam. Dobra, idziemy tutaj. Jaki słoniaczek. O, ty dziadu. Ale zaraz, przecież on ma tego...
Granda Cherokee stuningowanego chyba na drogę, albo wersję seryjną, z tego co widzę. Więc on nie powinien tak wymiatać na offroadach. Chwileczkę. Do wody! Bok! To było dobre. Muszę kupić to Camaro. Naprawdę, to jest fantastyczny wóz. Nie wiem, czy mam tyle kasy, tak naprawdę. Ale wersja rajdowa wygląda niesamowicie. Jak ja go ratowałem? Chwileczkę. O co tu chodzi? I mój Dodge. Siadaj, man. Spieprzamy stąd. What? Ej, babka. Była świadkiem, trzeba ją zamordować. Jest w środku? Fantastycznie, ale fajnie. Tak się przesiąść z tej rajdowej wersji do Vipera. Prawdziwa rozkosz dla duszy fana motoryzacji. Przesterowałem, przepraszam. Zobaczcie, muszę selektywnie nitro dodawać, bo on cały czas mieli. Kurde, gonią mnie te frajery tam z tyłu. Ale spoko, ja im ucieknę. Pokażę wam, co mój Dodge potrafi. O, cholera. Trochę Lucek źle pojechał. Ale nie przejmujcie się. Ja jeszcze wyjdę z tej. Dobra. Mało brakowało. Przepraszam za ten niekontrolowany dźwięk. Ale troszeczkę się zestresowałem. Tutaj naprawdę szybko da się złapać, no. Oni podjeżdżają, to nie jest Need for Speed. Podjeżdżają do ciebie, od razu napełnia ci się ten pasek i koniec! Koniec, man, kończysz grę. Okej. Idziemy na przełaj? Tak jest, to się będziemy szczypać. To nie jest wersja offroadowa, ale... Who cares? Pole golfowe. Co może złego nam się stać na polu golfowym? O, ludzie! Oj, przepraszam. Ci stali sobie na pikniku, coś tam... Nie wiem, a co... W ogóle jaki piknik? Przecież to jest pole golfowe. The fuck? Wypadł stąd. Ej, no nie jest pole... Brąz? Pogięło ich? Warle. Jak tu żyć? No dobra. Założę się na stówę. Nie podoba wam się malowanie na moim Viperze. 185 milionów osób powie, że to jest do dupy, malowanie nie pasuje i w ogóle kupa zbita. I śmierdząca. No dobra. Coś tutaj blokowałem, to jakaś była bardzo ważna misja, zdaje się. Co my tu jeszcze mamy? No tak, pojawiła się pewnie nowa i to jest nowa misja w Las Vegas. No dobra, to skoro jesteśmy w Las Vegas, skoro będziemy jechać do Las Vegas, to zróbmy sobie misję na... Znaczy misję, sprawdźmy ile ten wóz wyciąga, no. To oczywiście trzeba na Bonneville się wbić. No ja podejrzewam, że gdzieś tak 330 km na godzinę, przynajmniej tak wersja seryjna pojechała. O, co to? Numer zastrzeżony? Ej, dzwoni ten! Aiden z Watch Dogs. Co on od nas chce? No dobra. Skupmy się teraz na jeździe. Jak myślicie, ile to cacko wyciągnie, ha? Stuningowany na wyczyn, ha? I szóstka. No, już powiem wam, że do tych 300 km na godzinę to tak z bólem dochodzi. Z bólem! Ale jak włączymy intro... 330... I spada! Moi drodzy, spada, a to jest prosta droga, gdzie prędkość nie powinna spadać. 325 km, 324 km, 323 km, 324
km na godzinę. To naprawdę nie jest dobra prędkość dla Dodge'a Vipera. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale z tego co zauważyłem, to wersja... Pokażę wam. No co, nie pokażę wam, pokażę wam. Wersja seryjna oczywiście będzie szybciej jechać. A właściwie nie wiem, jak będzie przyspieszać powyżej 200 km na godzinę. Teraz się okaże, tak? Tak. No to startujemy. Jest 200. I też ciężko dochodzi, ciężko dochodzi, naprawdę. Ale czy mi się wydaje, czy dochodzi lepiej? 300 km na godzinę i jeszcze przyspiesza. Tak jest. No to nitro. Pakuję. O, nie ma nitra. Ale zobaczcie, 324, 5. Zobaczcie, 6, 7. Zobaczcie, 8. Moi drodzy, luźna guma, naprawdę. Ten samochód w wersji seryjnej jest szybszy. Coś jak Koenigsegg Agera R. Tak? Też tam wersja wyczynowa jest trochę gorsza. No ale dobra, tutaj mamy misję fabularną. Będę jechał Nissankiem, nie pogniewacie się? Pojedziemy sobie Nissankiem, solo. Aiden, ja mówię wam, to jest Aiden. Dobra, pomijamy te cutscenki wszystkie. Nas interesuje rozgrywka, przynajmniej mnie. Who the hell are you? Roxanne! To jest Roxanne! Znacie tą piosenkę? The Police? You don't have to pull on the red light. Roxanne. Dobra, już was nie męczę. Wiem, że macie uszy z waty. Dojeżdżam na miejsce. Mam 633 punkty na statystyce w tym Nissanku. Lubię nim jeździć, bo jest naprawdę stabilny i przyjemny w prowadzeniu. Czyli tak, podsumowując Vipera, bardzo fajny samochód, z tym, że no, przyspiesza dobrze do 200 km na godzinę, fajnie się prowadzi, ale czasami potrafi wejść w poślizg. Więc jeśli... O, już meta? No, okej. Okay. Pewnie musieliśmy gdzieś tutaj dojechać, jakaś taka dłuższa misja, to jest... Nightclub! Wow! Także... no cóż. Wasz wybór, tak? Czy go kupować, czy nie? W następnym odcinku przetestuję Zagato, zobaczymy jak to śmiga, więc... Different. Roxanne. Ej, to będzie nowa postać! Okej. Okej. Dobra, wszystko wiemy. Bardzo fajnie, cieszę się. Roxanne, pokaż co potrafisz. Gdzie są twoje ulepszenia? Roxanne. Jest i Roxanne, blondynka! Aha! Dobra, poprawa, przyspiesz... Poprawa przyspieszenia samochodu! Można wysyłać misje frakcyjne do dwóch znajomych jednocześnie. Aha, okej. Okay. Więcej punktów, reputacja misji frakcyjnej PVP. Wow. Zniżki na części do samochodów rajdowych. Rajdowych. To nie jest ciekawe, ale przyspieszenie! Hell yeah! Bierzemy. Aż o 5%. Wow. Ej! Czy to oznacza, że teraz biegi będą się lepiej zmieniać? Jeśli tak, to będzie fajna sprawa. Aha, tu można wysyłać misje frakcyjne tylko do jednego znajomego ogólnie. I chyba, że subgradujemy to do czterech. Więc w zasadzie...
powysyłam wszystkim wam misje frakcyjne i będzie fajnie. Ile mam w ogóle tych punktów jeszcze? 16. Dobra, na razie jeszcze tych, na razie sobie nie przydzielam tych punktów, bo powiem wam, że kupiłem sobie, znaczy kupiłem, wyposażyłem te punkty z GPS-em tam, żeby sobie tam mi pokazywało drogę. I tak średnio mi się to przydaje, tak naprawdę. Nie zwracam na to jakoś uwagi. No dobra, zobaczymy jak z tym Mitrem zaszalejemy teraz. Yeah, no dobra, testujemy, uwaga. Okej. Okej, wbiło od razu piątkę. Czy poczułem jakąś specjalną różnicę? Chodźmy może znowu na tą długą prostą i jeszcze raz sprawdźmy, jak ten Viper będzie się rozpędzał, bo tu właściwie chodziło tylko chyba o zmianę biegu, więc chyba to przyspieszenie wzrosło jakoś tam nieznacznie, ale testujmy. Pamiętamy, powyżej 210 km na godzinę była lipa, no kruchy z mlekiem, ale zobaczcie, nie, on słabo dochodził do 300, o, tak było. I no nie wiem, czy ta szóstka wbiła się szybciej, a zobaczmy, czy prędkość maksymalna wzrosła. Nie wzrosła. Powiem wam od razu, nie wzrosła prędkość maksymalna. Czy będzie jeszcze taki kontakt, który pozwoli nam na to, aby zrobić jakiś wzrost prędkości maksymalnej? Tego dowiemy się już w następnych odcinkach. Pewnie wy już to wiecie, no bo wy macie więcej czasu na granie. Ja takiego czasu nie mam. No czy teraz mam trochę, no ale ogólnie to nie mam. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Jesteście najlepsi. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Pa, pa!